W ukraińskim przeglądzie ekonomicznym z Markiem Kozublem w dzisiejszym programie. Prezydent znudził się premierem Szmyhalem. Jak Ukraińcy widzą trójkąt Orbana? Kiedy samoloty F-16 będą na Ukrainie? Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Marek Kozubel. Witamy po raz kolejny w ukraińskim CEP-ie. Marku, rozmawialiśmy chwilę przed programem i zamienimy sobie kolejność. Najpierw temat polityczny ukraiński, później samoloty, bo mnie niezwykle interesuje to, skąd one będą startować i ile ich będzie. I powiedziałeś, że masz pewne tu informacje i to jest bardzo ciekawe. Na koniec zostawimy sobie Orbana. Przejdźmy może od razu do pierwszego tematu. Dobrze. Niedawno pojawiły się doniesienia o tym, że prezydent zastanawia się nad dymisją Denisa Szmyhala ze stanowiska premiera rządu. Przy czym nie jest to pierwsze doniesienie tego typu, jeżeli chodzi o Szmyhala. Szmyhal pozostaje najdłużej rządzącym premierem w dziejach Ukrainy. Jeszcze w zasadzie nie zdarzyło się, żeby ktoś rządził tak długo jak on, ale pierwsze doniesienia o tym, że może zostać zwolniony, pojawiły się jeszcze w roku 2022, czyli tak mniej więcej kilka miesięcy po rozpoczęciu inwazji przez Rosję. A ile to znaczy, że jest najdłużej urzędującym, czyli ile urzęduje? No on już urzęduje od roku 2020. A, czyli bo... 4 lata to jest najdłużej w historii urzędujący premier? Tak, bo okay. Słuchaj, jest tak, że właściwie jeszcze żadnemu ukraińskiemu rządowi nie udało się dotrwać od początku kadencji parlamentu do samego końca, do rozwiązania. Wow. To jest a mają wybory tak jak my co 4 lata? Tak. Jak to wygląda? I nikt 4-latki nie zrobił? Nikt. Znaczy, chociaż nie. Wybory tam są co 5 lat, przepraszam, parlamentarne. Okay. Co 5. Okay. Ale chodzi o to, że 4 lat nawet nikt nie wow. zdążył, nie zdążył dotrwać. A mieliśmy na naprawdę różne rządy. Wydawały się one silne, tak jak na przykład rządy Julii Tymoszenko. Zresztą niedługo nam się w audycji pojawi kolejna Julia. Kto jeszcze był? Był premier Azarow, taki prorosyjski, ale on porządził sobie raptem 3 lata z hakiem. I musiał, ale to jest, ale to jest i tak, że są... razem z Janukowyczem, więc aha. Jeszcze nikt nie zażył... Ale to łapie ktoś ich na jakimś przestępstwie, czy są jakieś, wiesz, koalicje i one się rozpadają i trzeba ogłosić nowe wybory? Jak to wygląda? No właśnie tutaj już powiedziałeś, jaki jest jeden z głównych powodów. Aha. Następuje tąpnięcie w koalicji, kłócą się ze sobą, no i mamy oczywiście, choć nie zawsze, nowe wybory. Ale niekiedy po prostu też bywało, że jakiś po prostu premier rezygnował z różnych powodów, niekiedy pod wpływem nacisków, albo prezydent dawał mu sygnał, tak było na przykład w przypadku poprzednika Szmyhala, Oleksija Honczaruka, choć był to dość ciekawy rząd, właśnie ten poprzedzający rząd Szmyhala, zresztą wziął on sobie nawet kilka osób z tego poprzedniego rządu, ale no po prostu w pewnym momencie popadł pan Honczaruk w pewien skandal. Chodziło o to, że nagrano jego wypowiedzi na temat prezydenta, że Zełenski nie zna się na gospodarce, okay. Nie rozumie tych kwestii, że się jest, szybko nimi nudzi. To akurat dla widzów Kremlinki to akurat jest kwestia bardzo ważna. Ale powiedz mi, jaki jest tam w Ukrainie, bo pewnie wielu z nas nie wie, system polityczny tam, kto ma większą władzę, prezydent czy parlament? Tam jest w zasadzie sytuacja pół na pół, ale mhm. Obecnie w fazie wojny mamy jednak do czynienia z przewagą, jakby to powiedzieć, tego prezydenckiego skrzydła. Okay. Bo my tam mamy do czynienia z taką republiką prezydencko-parlamentarną i chodzi o to, że konstytucja Ukrainy przewiduje, że prezydent posiada pewne takie kompetencje, a nawet wpływ na to, kto zostanie wyznaczony na parę stanowisk w rządzie. Mhm. I do tej puli prezydenckiej, gdzie to prezydent decyduje o tym, kto ostatecznie będzie ministrem,
należą chociażby minister spraw zagranicznych oraz obrony. Okej. Okay. Także czyli dosyć ważne ministerstwo. Mhm. Dokładnie. Żeby tutaj obsadzić te stanowiska, to tutaj potrzebne były negocjacje premiera z prezydentem. Tak było zawsze. I to przykładowo umożliwiło na przykład Wiktorowi Juszczence utrzymanie na tych dwóch stanowiskach bardzo istotnych swego czasu, znaczy nie swego czasu istotnych, tu ja się źle wyraziłem, ale po prostu swego czasu to mocno umożliwiło utrzymanie prozachodniego kursu. Akurat w tych resortach. I to ciekawostka. W czasie, kiedy premierem był Wiktor Janukowycz, bo był taki moment, kiedy po prostu Juszczenko pokłócił się z Julią Tymoszenko i w pewnym momencie premierem zostaje na krótko Janukowycz. Na krótko. Ale właśnie w rządzie Janukowycza zasiadało tych kilku ministrów o poglądach prozachodnich. I oni byli właśnie też na stanowiskach i ministra obrony, i spraw zagranicznych. Także tutaj właśnie też to ma takie dość istotne znaczenie. Że ja, nawet... ja ci w tym momencie przerwę, ja tylko wrzucę na tablicę, bo może część ludzi nie wie, Janukowicz to jest ten oto osobnik i on jest prorosyjski. Dokładnie, on później został prezydentem w roku 2010, wygrał wybory, no ale też nie dotrwał do końca kadencji, bo na początku 2014 roku wiemy, że uciekł do Rosji przed tak. oburzeniem społecznym, przed zwycięskim Majdanem. A tu wrzucam jeszcze Julię Tymoszenko, bo część może ludzi nie kojarzy, chociaż akurat w pewnym momencie historii była bardzo, bardzo znana na całym świecie. Popularna i wpływowa nad Dniebrem, ale już jej czas minął, możemy tak powiedzieć. Dwukrotna premier. Tak, Ukrainy. Czyli tu mamy prozachodni rząd, tak? Prorosyjski. Janukowicz. No, z Julią Tymoszenko to tak można powiedzieć, umownie możemy ją określić mianem prozachodniej, bo ona czasem bywało, że w niektórych aspektach, przede wszystkim gospodarczych, jednak utrzymywała taki troszeczkę kurs prorosyjski, utrzymywania jednak Ukrainy w tej gospodarczej strefie wpływów Moskwy. I tutaj powiem, o co chodzi. Hasło gaz ziemny. Okej. Okay. Ja mam rozwinąć teraz? Okej. Okay. A co za tym idzie? Pieniążki. Pieniążki. O to głównie chodziło. Okej. Okay. Poza tym też Tymoszenko w pewnym momencie, kiedy poszła na bardzo niekorzystne dla Ukrainy porozumienia w sprawie gazu z Rosją, no trochę one były wynikiem szantażu Moskwy. Tutaj nie możemy o tym zapominać, ale mimo wszystko ona to też zrobiła po to, aby zyskać pewnego rodzaju poparcie Kremla przed kolejnymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Ona chciała, żeby Kreml widział w niej kogoś wartego poparcia, a nie w Janukowyczu. To jest taka ciekawostka też. Okej. No i teraz możemy się przenieść, jak już trochę tych zdjęć pokazaliśmy i nazwisk, do obecnego premiera, pana Szmyhala. Dokładnie. Szmyhal to jest taka dość ciekawa persona, ale nie dlatego, że ciągną się za nim jakieś bardzo barwne afery, historyjki. To nie o to chodzi. On jest ciekawy przez to, że z jednej strony jest postacią, można powiedzieć, o bardzo niskim poziomie medialności. To znaczy, no że... No jak? Zaraz. On jest niezwykle medialny, bo on jest niezwykle podobny do... Kurczę, kogoś chyba z Komisji Europejskiej, jakiegoś Francuza. Nie pamiętam. Tak, chyba Borrella, tak. I jeszcze jest jedna osoba bardzo podobna. Reznikow. Były minister obrony Ukrainy. Tak, pamiętam, były nawet takie memy, kolaże, które zestawiały tą trójkę polityków. To rzeczywiście, pod tym kątem ma on... potencjał medialny, ale poprzez memiczność. Że tak. Ale wracając, chodzi o to, że Szmyhal nigdy nie miał jakiegoś parcia na szkło. I on pod tym względem wydawał się naprawdę świetnym kandydatem w oczach biura prezydenta.
No bo wiadomo, Honczar, ten, jego poprzednik... Charles Michel, przepraszam, tu ci przejwę, nie Borel, tylko Michel, właśnie, żebyśmy byli poprawni. I ja jeszcze wrzucę te memiczne zdjęcie z puszką, proszę. Dobrze, to teraz... pamiętajmy, że to jest... Który to jest premier teraz? Okej, po prawej. Od prawej premier, w środku doklejony minister obrony Ukrainy, no i po lewej właśnie pan z... Charles Michel, tak. Charles Michel, właśnie, no tam przedstawiano ich jako trójkę bliźniaków. Mm-hmm. Tak. Swego czasu. Ale wracając, jeżeli chodzi o tą kwestię medialności Szmihala, on się wydawał świetnym kandydatem, bo przede wszystkim będzie spokojnie robił wszystko, co trzeba za kurtyną, czyli przerzucał papierki, podejmował decyzje administracyjne, zajmował się tą najbardziej nudną częścią zarządzania Ukrainą. Mhm. O to głównie chodziło. A on się dał wcześniej poznać jako taki wprawny, bardzo zdolny menedżer w jednej z filii obwodowych DTEK-u, czyli firmy Achmetowa, tej energetycznej. I no, on, można powiedzieć, że się właściwie trochę sprawdzał. Tam miał trochę oczywiście minusów, trochę jakichś tam porażek, jak zresztą większość premierów w różnych państwach, nie tylko na Ukrainie. Tu wiesz, ale... co, przy zarządzaniu krajem jedna decyzja może wywołać w jednym sektorze pozytywne zmiany, w drugim negatywne, a zwłaszcza w systemach zarządzania kryzysowego w stanie wojny, no to tu akurat nie ma złotego środka. Zawsze gdzieś będą rzeczy, które się wydarzą, no, niekorzystne dla jakiejś części społeczeństwa, kosztem może korzyści dla ogółu. Dokładnie, ale tak jeszcze idąc dalej, dlaczego on się jako osoba medialna, spokojna na tym tle wydawał dobry w oczach Jermaka i Zełenskiego? Bo chodziło o to, żeby premier nie stanowił tutaj jakiegoś politycznego zagrożenia, aby nagle nie wyrósł on na jakąś figurę, która później będzie mogła zagrozić Wołodymyrowi Zełenskiemu w uzyskaniu drugiej kadencji w wyborach. Miał być on po prostu spokojnym takim Wyrobkiewiczem. I tyle. Człowiek od czarnej roboty, tak zwanej. Nie? Dokładnie. Wiesz. Ale po tym, jak Rosjanie dokonali inwazji, prezydent stał się osobą taką bardzo medialną, prawda? Zaczęto go wręcz lansować na człowieka roku. No, stał się bohaterem, też lansowano go też na tego głównego bohatera Ukrainy. Zresztą nie tylko za sprawą mediów państwowych ukraińskich, będących podporządkowanych biuru prezydenta, ale nie oszukujmy się, też media na Zachodzie go na takiego kreowały. Dopiero później też zaczęła rosnąć ta sylwetka generała Załużnego. Mhm. Ale tutaj nagle ten brak medialności Szmyhala nagle zaczął przeszkadzać. I już tłumaczę dlaczego. Chodziło o to, że nagle zaczęło właśnie przeszkadzać to, że ten Szmyhal jest taki cichy, że on się zajmuje takimi nudnymi rzeczami. Oczekiwano od niego, że też będzie uczestniczyć w tym procesie tworzenia treści dla mediów. Czyli, że będzie proponować jakieś przełomowe rozwiązania, jakieś ciekawe pomysły, coś, co nie tylko będzie ważne dla kraju, co będzie go wzmacniać. Takie rzeczy na przykład robił jeden z wicepremierów i zarazem minister cyfryzacji, Fedorow. Mhm. A właśnie Szmyhal czegoś takiego nie proponował. I to w pewnym momencie zaczęło przeszkadzać. I dlatego już takie pierwsze doniesienia, że może Szmyhal zostanie zdymisjonowany, zaczęły się pojawiać w roku 2022. I wtedy też pojawiały się te takie pierwsze symptomy takiego rozczarowania prezydenta. No ale potem mieliśmy do czynienia z innymi, jakby to powiedzieć, problemami. A nie jest też tak, że rozczarowanie prezydentem społeczeństwa? Bo jeżeli masz polityka, który siedzi w papierkach, jest niewidoczny, to za wszystko, co jest złe, masz tylko jedną twarz, która odpowiada. Obarczają prezydenta. Mhm. Możliwe, że też odegrało to pewną rolę, bo pamiętajmy, ja też o tym zresztą wspominałem, że popularność Zełenskiego w stosunku do roku 2022, no już się po prostu zmniejszyła. To tam chyba około 30 kilku procent nawet tego spadku poparcia.
to nie jest mało. Pamiętajmy, wiesz, że Putin może grać dobry car, zły bojarzy, czy tam, wiesz, ma ludzi, którzy odpowiadają, może zdymisjonować, wziąć na dywanik i tak dalej, a Szmychal, który jest poprawny, jest cichy, nie jest kontrowersyjny, ciężko, wiesz, zrzucić z siebie na niego coś też. To też taki jest w polityce chyba ciężki temat. No jest, to prawda, tutaj możliwość tego, aby na kogoś przerzucić odpowiedzialność, prawda? To jest szczególnie też ważne dla obecnego obozu prezydenckiego na Ukrainie. I tutaj też zauważmy jeszcze jedną rzecz, tak odchodząc na chwilę od Szmichala, a idąc w kierunku wojskowych. Tak samo teraz prezydent i jego otoczenie starają się przerzucać wszelką odpowiedzialność za sytuację na froncie, za pewne własne błędy i niedociągnięcia również z okresu sprzed inwazji na wojskowych. Także no, miałeś generała, który był bardzo medialny, który był bardzo szanowany, no to go usunąłeś. No jest tam w odpowiedzialności za coś. No i tu Szmychal troszeczkę nie pasuje do tej układanki wtedy. Dokładnie, no Szmichal nie stanowi zagrożenia politycznego, absolutnie, nawet powiem więcej. Źródła z biura prezydenta, do których dotarli dziennikarze portalu Ukraińska Prawda, donoszą, że Szmichal jest w 99% swój. Zabrakło tego 1%. Co to znaczy 99% swój? To znaczy, że jest w pełni podporządkowany. Wykonuje wszelkie polecenia obozu prezydenta, robi to, co Zełenski i Jermak chcą. O to chodzi. I idąc dalej. To tym bardziej go ciężko obrzucić winą, no ale to był wasz pomysł, to ja go wykonałem. No dokładnie, tak. Ale tutaj się okazuje, że po prostu prezydent po prostu faktycznie chyba nudzi się Szmichalem. Chodzi o to, że na różnego rodzaju posiedzeniach, na których obecny jest Szmichal i na których zabiera głos, to zaczyna on zarzucać obecnych cyferkami, problemami, wyzwaniami, proponuje różnego rodzaju rozwiązania, które być może w pewnym momencie pod kątem merytorycznym przytłaczają prezydenta. Co się wtedy dzieje? No, źródła mówią, że wtedy prezydent, jakby powiedzieć, wyłącza się, nie bierze udziału w dyskusji, gdzieś myślami jest poza salą obrad i to właśnie bardzo mocno wpływa na to, że Szmichal zaczyna tracić w jego oczach. Na tym polega problem. W sensie mówi zbyt skomplikowanie dla prezydenta albo zanudza go złymi wiadomościami. No, czy tutaj podkreślmy też jedną rzecz. W obozie Zełenskiego bardzo źle się traktuje wszelkiego rodzaju posłańców przynoszących złe wieści, nawet te, które prezydent musi usłyszeć. Ale to już jest w dużej mierze efekt działań Andrija Jermaka, który uwielbia ładować wtedy ucho prezydenta różnego rodzaju toksynami informacyjnymi na temat tychże osób. On stara się go trzymać po prostu w takiej super bańce po prostu. I efekt jest tego taki, że nawet ściśle lojalny wobec prezydenta Jermaka Szmychal w pewnym momencie może oberwać. A pamiętajmy, że to środowisko Szmychala, Zełenskiego, ono nie traktuje zbyt dobrze tych nawet wiernych polityków i wojskowych, którzy w pewnym momencie się, że tak to ujmę, zużyją albo no jak zabawki. No, dziecko się znudziło zabawką, zabawkę wyrzuca albo gdzieś tam chowa i o tej zabawce zapomina. I tutaj mam wrażenie, że Denis Szmychal cierpi właśnie z tego powodu. On po prostu został potraktowany jako swego rodzaju zabawka i obecnie... Będzie nową zabawką w takim razie? Właśnie, do tego chciałem przejść. Kto jest teraz przewidywany na nowego premiera? Julia Świrydenko. Ona się wydaje tutaj najmocniejszym kandydatem. To jest właśnie ta pani. To jest pierwszy wicepremier rządu Szmichala i zarazem minister gospodarki. Właśnie wydawało mi się, że coś związanego z jakimiś finansami, gospodarka, tak. No okej. Okay. Dokładnie. Ale to ona też lubi cyferki. Dokładnie, ona też lubi cyferki, ale ponoć ładniej to wszystko opakowuje. Ładniej to opakowuje, a jeszcze jest jeden plus pani Świrydenko.
o ile Michał miał za sobą już pewnego rodzaju przeszłość, miał pewien background, prawda? Pracowanie w tym wielkim molochu Achmetowa, jakim był Detek. To w przypadku Świridenko ona jest widziana nawet przez samego Jermaka jako osoba w pełni mu podporządkowana. Okay. Także tutaj jest ten po prostu atut. Czyli ten 1% więcej, nie 99, tylko 100. Okay. Dokładnie, w oczach Jermaka może właśnie chodzić o to, że tutaj mamy 100%, a w przypadku Denisa było tylko 99, dlatego Julka ma przewagę. Ale jakie jeszcze ona ma przewagi? Otóż różnego rodzaju rozmowy z zachodnimi partnerami na temat zmiany premiera toczą się już od jakiegoś czasu. No i oczywiście nie trudno się domyśleć, że partnerzy zachodni z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, z USA pytali się, a kim Michała zamienicie? I właśnie najczęściej Ukraińcy podawali panią Świridenko jako tego najmocniejszego kandydata na nowego premiera. I co ciekawe, ta kandydatura spotykała się z, co ciekawe, akceptacją rozmówców z Zachodu. Oni faktycznie tutaj popierają jej kandydaturę, uważają, że ona świetnie zastąpi Michała. Okej. Okay. To jest duża ciekawostka, ale powiedzmy sobie tak, w obecnych warunkach bardzo ciężkiej wojny, to faktycznie pani Świridenko no, wykonuje rzecz może nie tytaniczną, ale no, taką ogromną. Ogromną stara się utrzymać na powierzchni gospodarkę kraju. Więc zapewne partnerzy z Zachodu, znając kulisy wyzwań, przed którymi ona stoi, kulisy działań, które ona podejmuje, być może też dlatego patrzą przychylnie na tą kandydaturę i jednocześnie godzą się na ustępstwo Michała ze stanowiska. A to już nastąpiło, czy jeszcze nie? Nie, proces jest jeszcze w trakcie. Być może dojdzie do niego za kilka tygodni, za tydzień, za dwa, za miesiąc lub dwa. Ciężko jest stwierdzić. Tutaj będą do tego potrzebne okoliczności. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Biuro prezydenta dokonuje różnego rodzaju zmian w odpowiednim momencie. Stara się go przynajmniej wybadać. Niekiedy, aby można było ogłosić to jako wielki sukces, jakąś taką ważną sprawę medialną, a niektórych zmian to środowisko dokonuje wtedy, kiedy można czymś to wszystko zasłonić, jakimś innym wydarzeniem. Jeżeli powiedzmy taka dymisja może być powiedzmy trochę zbyt kontrowersyjna dla społeczeństwa. Chociaż akurat w tym wypadku ja myślę, że przeciętny Ukrainiec podchodzi do tego na zasadzie, a kim jest Michał? Co mnie obchodzi, czy zamiast niego będzie, nie wiem, pani Świridenko, czy jeszcze jakiś inny polityk X? Ukraińców to raczej mało obchodzi przeciętnych. Poza tym też, nie oszukujmy się, do Michała też są pewnego rodzaju zarzuty. A to, że nie wykorzystał on odpowiednio pieniędzy na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, a to, że nie dopilnował on odpowiedniego wykorzystania pieniędzy na budowę fortyfikacji, choć tutaj akurat problem jest bardziej złożony i dotyczy nie tylko samego Michała. Także tutaj jest też przygotowywany pewnego rodzaju grunt medialny pod to, żeby odpowiednio troszeczkę Michała jeszcze doczernić, no i żeby się go po prostu w odpowiednim momencie pozbyć. Także tutaj okay. Musimy mieć to na uwadze, ale ponoć też jest jeszcze trzeci powód. I on może być chyba nawet bardziej ciekawy. Otóż biuro prezydenta nie za bardzo chce realizować różnego rodzaju zobowiązania, które wziął na siebie rząd Michała. Chodzi o zobowiązania związane z antykorupcyjnością, przejrzystością władzy. Michał jest gotów tutaj na spełnianie wymogów Zachodu w tym zakresie, głównie po to, żeby właśnie utrzymać gospodarkę Ukrainy na powierzchni, czyli raczej przyświecają mu cele patriotyczne. Ale biuro prezydenta ma zupełnie inne podejście do tego. Wiemy, że w biurze prezydenta zasiada wiele różnych nieciekawych person. I te persony też są krytykowane przez partnerów z Zachodu. Więc tutaj te podejrzenia, że chodzi o to, żeby usunąć Michała,
i potem podejść do rozmów z partnerami zachodnimi na zasadzie renegocjacji tych warunków antykorupcyjnych, tutaj to też może być jeden z powodów usunięcia Szmihala. A Świrydenko ma po prostu na siebie wziąć ciężar tych negocjacji, jako osoba, która ma spore zaufanie Zachodu. Okej. Pytanie tylko, granie z ogniem w tym momencie, bo takie renegocjacje, jak ja bym był zachodnim liderem, ja bym się szczerze mówiąc wkurzył. Jeżeli coś już ustaliliśmy i ma to związek z tym, że ja daję kasę, a kasa nie znika, i ktoś by mi przyszedł i powiedział, wiesz co, weźmy to, ponegocjujmy, no to ja bym nie chciał negocjować. Dokładnie, a pacta sunt servanda. Szmihal dużo bardziej to rozumie, ale mam wrażenie, że osoby pokroju Andrija Jermaka chyba albo nie do końca to rozumieją, albo nie chcą rozumieć. I no, to może mieć negatywne skutki. I pytanie, czy już kiedy Julia Świrydenko, powiedzmy, czysto hipotetycznie, czy ona nie zostanie premierem, to ciekawe, jak ona do tego podejdzie. I ciekawe, jak ona potem będzie raportowała w biurze prezydenta, że na przykład takie negocjacje się nie powiodły, albo że ona nie chce się podjąć czegoś takiego, bo to jest po prostu no, nienormalne. Gra przeciwko właściwie, tak, to jest gra przeciwko Ukrainie jako takiej, jako dokładnie państwu. Bo jeżeli no bo taki motyw przyświeca biuru prezydenta, no bo tutaj powiedzmy na razie odejdźmy od samego prezydenta, bo on faktycznie może być znudzony Szmihalem. Ale jeżeli biuro prezydenta faktycznie ma taki główny cel, a znudzenie prezydenta jest w zasadzie tylko wygodnym pretekstem, no to tutaj faktycznie możemy się zastanawiać, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jeżeli udadzą im się negocjacje, skorzysta kilku ludzi najprawdopodobniej powiązanych jakoś z tą władzą i oni uchronią swój kark przed złapaniem. Natomiast jeżeli się nie powiedzie, to Zachód może stwierdzić, wiecie co, krzyż na drogę, tam negocjujcie sobie z Putinem te wszystkie wasze układy. No jest to bardzo nieciekawe to, co mówisz. To znaczy ciekawe, ale nieciekawą perspektywę. Wiesz, to się wiąże też z taką może teorią spiskową, jaka krąży trochę po Ukrainie, głównie w mediach społecznościowych, ale że ponoć biuro prezydenta próbuje zmusić Ukrainę, czyli własny kraj, do niekorzystnego pokoju z Rosją. No tak to troszeczkę wygląda. Chodzą takie plotki, to też może być związane z tym, dlaczego usunięto Załużnego, a teraz chcą też usunąć Syrskiego ze stanowiska. Tutaj mowa oczywiście o dowódcach Sił Obrony Ukrainy. Ja myślę, że to może być temat na inne spotkanie, prawda, bo tutaj już odchodzimy trochę od samego Szmihala, ale no w każdym razie no tutaj jak widzimy, mogą być te powody główne dla prezydenta inne, a dla biura prezydenta też zupełnie inne, takie te bardziej troszeczkę ukryte, prawda? Okej, okay, bardzo, bardzo zagmatwana jest polityka ukraińska. Jeżeli ktoś myśli, że polska polityka jest zagmatwana, to warto obejrzeć kilka cepów Ukraina, aby zrozumieć cały obraz tej sytuacji. To dopiero gra o tron. To dopiero jest gra o tron i to w trakcie wojny, w trakcie ataku rosyjskiego. Bardzo dużo wątków. Aż ciężko się połapać, w co gra te biuro prezydenta, ale przejdźmy może do następnego tematu, bo tak jak mówisz, goni nas czas. Kiedy samoloty F-16 będą na Ukrainie? Ponoć już jadą. Drugie pytanie, takie, które zadają często w Polsce ludzie, skąd będą startowały te samoloty? Czy czasem nie z Polski? Bo o to się boi też wielu ludzi. Masz jakieś ciekawe informacje, słyszałem. Może zaczniemy od drugiego pytania, skoro ono najbardziej może nurtować naszych widzów. Po pierwsze, jeżeli już te samoloty będą startować do walki, czyli uzbrojone, to zdecydowanie z lotnisk ukraińskich. Chodzi o to, że Ukraina ma dziesiątki lotnisk, które można byłoby zaadaptować pod wykorzystanie
F-16, które wbrew pozorom nie są tak wymagające w obsłudze naziemnej, chodzi oczywiście o przygotowaną infrastrukturę, jak powiedzmy F-15 albo F-35. Tutaj okay. aż tak wielkich przygotowań nie trzeba. Najczęściej się przy tym podaje jako miejsce będące taką główną bazą dla F-ów lotnisko pod Starokonstantynowem w obwodzie chmielnickim. To jest jeden z zachodnich obwodów ukraińskich. Okay. I jeżeli chodzi o te wysyłanie ich do walki, to one później mogą też lądować na mniejszych lotniskach, mogą też wykorzystywać do lądowania, na przykład celem zamontowania uzbrojenia, na przykład jakiegoś lżejszego, albo zatankowania benzyny, tudzież innego paliwa, tutaj to ja się tak aż na tym nie znam. Paliwo lotnicze jakieś. Paliwo lotnicze, dokładnie, ale mogą też być tak, wykorzystane... Ja tu wrzuciłem tak na szybko obwód chmielnicki dla ludzi, którzy nie znają geografii Ukrainy, to ten różowy oto fragment. I drodzy Państwo, Starokonstantynów leży mniej więcej po środku tego obwodu. Okej. Okay. I tutaj Ukraińcy też mogą wykorzystywać, tak wracając do tematu, również niektóre odcinki autostrad, które są dostosowane pod to, żeby lądowały na nich samoloty. Ukraińcy już zresztą lądowali na nich, na przykład MiGami 29. Także tutaj pod wieloma względami Ukraińcy mają infrastrukturę częściowo przygotowaną pod wykorzystanie F-16. Ale niekiedy te samoloty mogą się znaleźć w Polsce, ale prawdopodobnie w zupełnie innym celu. Chodzi o serwis, remonty, naprawy, w dużej mierze w takim celu. Nie możemy też wykluczyć, że w pewnym momencie mogą też być szkoleni piloci na terenie Polski. Ale może się okazać, że bardziej prawdopodobnym miejscem do tego typu działań, to znaczy napraw, remontów, serwisu tych samolotów, nawet szkoleń pilotów, mogą się jednak okazać lądowiska w Rumunii. Okej, dlaczego? Z czego to może wynikać? Ukraińcy zdążyli się już przekonać, że no niestety z naszym partnerstwem to trochę różnie bywa. Dużo. Ale teraz wiesz co, po kilku odcinkach CEP-ów ukraińskich i tego, jak tłumaczysz ukraińską politykę, ja zaczynam tak, bo byłem mocno krytyczny temu, że my raz tak, a teraz zaczynam chyba to troszeczkę rozumieć, to ci ukraińscy partnerzy tak też nie do końca pewnie z tą Polską sobie pogrywali. Jak tu widzę twoje wypowiedzi, jakie tam są wewnętrzne gry o tron i próby renegocjacji niektórych umów. Znaczy, jeżeli tutaj chodzi o biuro prezydenta, to tutaj faktycznie może być z tym różnie, ale jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, to tutaj musimy pamiętać też o jednej rzeczy, że nie tylko zwolennicy Zełenskiego bardzo źle odebrali na przykład blokadę granicy, bo pamiętajmy, ona polegała nie tylko na tym, żeby zablokować wwóz zboża i innych artykułów rolniczych do Polski, ale też i z premedytacją blokowano wwóz towarów, nawet polskich, na Ukrainę. I wtedy bardzo mocno też ucierpiały dostawy na przykład części do dronów FPV, które w pewnym momencie były bardzo ważną bronią na froncie, szczególnie w momencie, kiedy zaczęło brakować amunicji artyleryjskiej. I Ukraińcy, okay. Ukraińcy to zapamiętali i dla Ukraińców w pewnym momencie właśnie Polska przez to straciła na wiarygodności. To też widać. A co spowodowało tę blokadę na granicach? Bo pewnie Polacy sami z siebie też nie zaczęli blokować tej granicy, tylko coś musiało się wydarzyć po stronie ukraińskiej. Więc to jest później takie... Znaczy tutaj pamiętamy, że wcześniej była ta kwestia zboża, prawda? Mhm.
To była kwestia zboża, ale tutaj, jeżeli chodziło o tą blokadę granicy, to biorąc pod uwagę niejednokrotne przypadki, kiedy tam niektórzy uczestnicy tej blokady, czy to okazało się, że popierali agresję rosyjską, albo tam widzieliśmy ciągnik, traktor z flagą ZSRR bodajże, z tego co pamiętam, no to tutaj nie oszukujmy się, że tylko zboże tutaj stanowiło główny powód, bo gdyby chodziło o zboże ukraińskie, to zarazem też nie blokowano by na przykład dostaw dronów FPV z zachodu Europy na Ukrainę. Później był, wiesz, później była blokada taka już mocno zorganizowana z mocnymi akcentami rosyjskimi, no i była też ona na wszystko, więc znaczy, tak to tutaj, się rozkręciło. Tutaj o ile rozumiano to, że polscy rolnicy chcieli blokować napływ zboża ukraińskiego, no rolnicy na byli rynek. Rozegrani, polscy rolnicy byli rozegrani agenturą i wiesz, i podpięto pod protest, który był należny, podpięły się różne grupy i różne osoby, które miały konotacje z Rosją i było to widoczne. No i było podjudzanie i były wrzutki takie, żeby to rozszerzyć właśnie na inne. No i niestety tak to zadziałało. No, agentura w Polsce, ale rosyjska może działać sobie. O, ale właśnie tak. Zauważmy, jaki to potem miało skutek, bo skutek był taki, że przez wstrzymywanie dostaw na wschodzie i południu ginęli ludzie Ukrainy. I o ile początkowo wielu Ukraińców jeszcze rozumiało protesty rolnicze, jeżeli chodziło tylko o zboże i nawet to popierali, zwalali winę na Zełenskiego, na jakichś różnych nieuczciwych biznesmenów ukraińskich, to tego późniejszego etapu blokady, który już ewidentnie nawet nie kryjąc się zmierzał do tego, żeby Rosji pomóc, no to tutaj już sympatia do polskich rolników spadła drastycznie. I wręcz zaczęto nimi pogardzać. Dlatego dzisiaj nie dziwmy się, że opinia Polski jako wiarygodnego partnera bardzo mocno na Ukrainie spadła, a zaczyna rosnąć takiej Rumunii. Dlatego też nie można wykluczyć tego, że może dojść do sytuacji, w której Rumuni, którzy dużo robią, a mało przy tym mówią, mogą się okazać na przykład gospodarzami, tymi, którzy użyczą terenu po to, żeby serwisować, naprawiać ukraińskie F-16. Bo jeżeli miałoby się okazać, że powiedzmy takie F wlecą do Polski na taki serwis lub remont i wybuchnie z tego powodu jakaś wielka awantura typu Ukraina wciąga nas w wojnę, no to nie oszukujmy się, że raczej to nastawienie Ukraińców do Polski jeszcze bardziej się na dobrą sprawę pogorszy. I tutaj też pewną rolę odgrywa też to, w jaki sposób z Polski wypływają różnego rodzaju informacje na temat właśnie tego różnego rodzaju działań. Ledwo coś się pojawi, to zaraz mamy wyciek w tej sprawie do mediów. No a jak mamy wyciek do mediów, to mamy też awanturę. Także tutaj podejrzewam, że nie tylko Ukraińcy, ale też i Zachód może się zastanawiać, czy Polska rzeczywiście mogłaby być odpowiednim miejscem do prowadzenia tego typu prac. Ale raczej myślę, że kraje natowskie raczej nie będą stanowiły tego punktu wyjścia do podejmowania przez Ukraińców działań bojowych. Także jeżeli już, to bardziej by to polegało na tym, że one będą do walki startować już z samej Ukrainy. Ale jeżeli też chodzi o terminy, bo to jest też ważne, teraz myślę, że do tego możemy przejść. Latem Ukraina ma otrzymać 6 samolotów i prawdopodobnie pierwszymi tymi samolotami będą te od Holendrów lub Duńczyków. Dlaczego? Chodzi o to, że Holendrzy i Duńczycy, znaczy tak, najpierw Holendrzy zaczynają już tutaj otrzymywać F-35, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby szybciej przekazać F-y. A jeżeli chodzi o Duńczyków, to oni już tam przygotowali kilka samolotów, które będzie można szybciej Ukrainie przekazać. Aczkolwiek dostawy od Duńczyków będą trwać też najdłużej.
bo one się rozciągną aż do roku 2028. Także choć Duńczycy będą jednymi z pierwszych, którzy samoloty przekazują, to będą oni też zarazem prawdopodobnie ostatnimi. Ale 2028 to jest za 4 lata. No ludzie, ja myślałem, że zaraz będą mieli ze, nie wiem, 60 samolotów i będzie, wiesz, a tu ty mi mówisz, że 4 czy 6 może teraz, a kiedy no, później? Do końca roku będzie jakieś 20-24. Okej, to już lepiej. Przekazanych. Okay. Ale na początku, na lato ma być ich 6. A czy to będzie mieć miejsce za tydzień, za dwa? Niektórzy twierdzą, że tych 6 samolotów już jest na Ukrainie. No dobrze. I to jest taka ciekawostka, ale na razie Ukraińcy jeszcze się z tym nie afiszują. Jeszcze trwają przygotowania do pierwszych misji bojowych, pierwszego zastosowania tych samolotów. A co można zrobić z 6 samolotami? To już jest taka jakaś realna siła, kojarzysz? Bo ja wiesz, no, w militariach to tak słabo. Słuchaj, na początku będą to tylko jakieś albo uderzenia punktowe, jakieś misje ewentualnie, choć to jest uzależnione od uzbrojenia, jakie te samoloty utrzymają, ale będą to raczej misje bojowe polegające na tym, że upolują kilka samolotów rosyjskich, starając się pewnie nie zbliżać do linii frontu. Mogą też uczestniczyć w obronie przeciwrakietowej, a konkretnie w polowaniu na rosyjskie rakiety manewrujące i w ten sposób zmniejszać szkody wywołane. Okej, łatwiej jest niż jakimś systemem naziemnym po prostu puścić samolot za rakietą i zestrzelić, tak? Dokładnie, to też między innymi o to chodzi. Poza tym też pamiętajmy, że obrona naziemna przeciwlotnicza jest ściśle uzależniona od miejsca, z którego będzie prowadzić ostrzał celów powietrznych. A samolot, no to on po prostu przesuwa się, prawda, w powietrzu. Dzięki temu też, że znajduje się wyżej, ma też lepsze pole rażenia, jego radar może więcej wykryć. Oczywiście zależy, to też będzie od tego, jakie radary będą w tych F-ach. Właśnie, bo radary natowskie nie mogą być, tak? Z tego, co zrozumiałem kiedyś. Nie, mogą. Oglądając... Tak? Mogą. Okay. Radary natowskie będą mogły być i ponoć nawet przyciąganie się do ich dostaw F-16 dla Ukrainy ma być związane z tym, że oni będą instalować w nich nowsze radary. Być może nie najnowsze, jakie mają być w F-16V, ale mają być takie pozwalające na skuteczne wykrycie rosyjskich samolotów oddalonych o setki kilometrów. Okej. Ale jeszcze potem wiele zależy od ich uzbrojenia. Zresztą kiedyś napisał o tym ciekawy artykuł kolega Maciek Szopa z Defense24. On tam napisał właśnie, od jakich aspektów technicznych uzależniona będzie skuteczność i możliwe zastosowanie bojowe F-16. Ale też w każdym razie, jeżeli ich liczba będzie stopniowo rosnąć, to z czasem liczba tych zadań bojowych będzie rosła. I coraz częściej być może też zamiast wyłącznie polować na rosyjskie samoloty i w ten sposób bardziej doprowadzać do wywołania pewnego strachu rosyjskich pilotów, do tego, aby oni zmniejszali liczbę swoich tych takich misji blisko linii frontu. Czyli tutaj, no, nie oszukując się, chodzi po prostu o misje, które doprowadzą do tego, że żołnierzom na lądzie będzie lżej, bo będzie na nich spadać mniej tych ciężkich bomb lotniczych, szybujących. Mhm. To z czasem też właśnie się pojawią też i takie misje, w których F-y będą prawdopodobnie atakować obiekty na ziemi, cele lotnicze. Być może też F-y wezmą też udział w kampanii nad Morzem Czarnym. Okay. Co też jeszcze mocniej osłabi rosyjską flotę czarnomorską. Okej, czyli jest zakres zastosowania duży. Ja myślałem, że najpierw po prostu będą latały w jakiś punkt i rafinerię cyk. Nie, coś tutaj tam. Raczej nie należy się spodziewać sytuacji, w której F-16 będą wlatywać nad teren przeciwnika. One nie będą wlatywać w strefę powietrzną przeciwnika. Raczej nie będziemy mieć do czynienia z jakąś próbą walki o dominację powietrzną w tej wojnie. A przynajmniej na początku, kiedy Ukraińcy będą posiadać te, powiedzmy, tuzin czy dwa tuziny samolotów, a nawet kilka tuzinów.
Znaczy takie tuzin czy dwa tuziny, wiesz, Rosjanie tracą swoje samoloty, no ale Ukraińcy też będą tracić te samoloty. Znaczy, te samoloty będą też narażone, przy czym najmocniej będą narażone przede wszystkim na uderzenia ze strony rakiet balistycznych. Dlatego Ukraińcy będą musieli podjąć szereg starań o to, aby maskować obecność F-16, dlatego właśnie tak ważne może być to, żeby w przerwach między zadaniami bojowymi wysyłać te samoloty właśnie chociażby na serwis albo na przeczekanie do któregoś z sąsiednich państw, które już mają doświadczenie w obsłudze F-ów. Okej, ale to dla Rosjan nie będzie to tak, że ej, ale stamtąd startują te samoloty. No to ten kraj już jest w wojnie, to nie tak działa, to po prostu muszą być rakiety podpięte i wtedy dopiero według prawa... Pytanie, czy się odważą. Jeżeli one będą nieuzbrojone, nie będą startować z lotnisk, powiedzmy, rumuńskich do akcji, no to tutaj Rosjanie nie powinni mieć tutaj żadnego argumentu, bo pamiętajmy, że na terytorium Polski i innych krajów i tak są remontowane różnego rodzaju pojazdy dla sił zbrojnych Ukrainy. Także tutaj to będzie raczej za słaby argument. Gorzej by było, gdyby rzeczywiście one startowały do zadania bojowego. Ale ja podejrzewam, że one będą po prostu lądować z przystankiem na jednym z ukraińskich lotnisk, tam będą uzbrajane i wysyłane. Ale jeżeli też chodzi o zastosowanie tych myśliwców, być może też Ukraińcy będą chcieli drogą takiej operacji połączonej, wykorzystującej różne rodzaje uzbrojenia, wybić na przykład swego rodzaju korytarz do Krymu. Bo tutaj nie oszukujmy się, południe Ukrainy i sam Krym tutaj odgrywają w oczach dowództwa ukraińskiego naprawdę ważną rolę. I prawdopodobnie Ukraińcy będą chcieli z wykorzystaniem HIMARS-ów, wyrzutni Patriot jako swego rodzaju wsparcie powietrzne, taka dodatkowa osłona, no i samych F-ów, będą chcieć po prostu prawdopodobnie wybić jakiś korytarz. Korytarz, którym będą zniszczone rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, radary, a także innego rodzaju uzbrojenie, na przykład stanowiące zagrożenie dla wojsk lądowych i ukraińskiej marynarki wojennej. Zobaczymy, czy do takiej operacji dojdzie, czy Ukraińcy będą w stanie ją zrealizować. Ale taka też ciekawostka. Bo tutaj wcześniej mówiliśmy o tym, ile Ukraińcy będą mieć samolotów do końca tego roku. 2024, ale ile oni otrzymają konkretnie samolotów od każdego kraju, który zadeklarował takie wsparcie. Łącznie będzie ich 79. Od Belgii będzie 30, Holandii 24, od Danii 19, od Norwegii 6. Przy czym należy się spodziewać, że od Holendrów, Belgów i Norwegów te samoloty będą dochodzić najszybciej. Okay. A jeżeli chodzi o samoloty Duńczyków, to właśnie ich kalendarz dostaw będzie tutaj najbardziej rozbity, bo właśnie aż do roku 2028. Ale prawdopodobne jest to, że z tej sumy 79 samolotów to Ukraina otrzyma większość już do końca następnego roku. To będzie więcej F-16 niż ma Polska, bo sobie teraz zweryfikowałem 48, jeżeli dobrze widzę. No to już jest sporo, aczkolwiek... Tak, ale my jeszcze dostaniemy F-35, tak, które będą stanowiły dla nas takie bardzo istotne wzmocnienie. No i tutaj jak ewentualnie jeszcze Ukraińcy będą mogli wykorzystać te samoloty? No będą musieli prowadzić coś w rodzaju partyzantki. Nagła, lotnicza ataki niespodziewane. No tak, taka lotnicza partyzantka, bo no nie oszukujmy się, nie ma raczej nadziei na to, żeby doszło do jakiejś dominacji ukraińskiej w powietrzu. Na to nie ma co liczyć, biorąc szczególnie pod uwagę to, że Rosjanie mogą posiadać nawet około 300 samolotów. Tutaj jedynie stopniowo osłabianie tego potencjału bojowego przeciwnika. Ale czy te samoloty to jest, nie jest ta sama śpiewka, co mówiono, że Rosjanie mają, nie wiem, 15 tysięcy czołgów, a jak przyszło to co do czego, to okazało się, że sprawnych to jest 1/3 czy 1/4. Czy tu też z tymi samolotami nie jest tak, że część to są jakieś skorupy czy coś? Czy te 300, może. Dlaczego ich nie widać? Może tak być. Znaczy tutaj z jednej strony wynika to z doktryny zastosowania
lotnictwa rosyjskiego, bo okay. Rosjanie ponoć nie mają w swojej doktrynie wpisanego dominowania w powietrzu. A kolejna kwestia jest taka, że oni faktycznie boją się wlatywać w ukraińską strefę powietrzną, by nie zostać zestrzelonymi przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Także tutaj też pewną rolę odgrywa strach. Strach okay. odgrywa też tutaj rolę. Dobra. No to żeby nie zostać zestrzelonym. To teraz rozumiem. To co? Ostatni materiał. Dokładnie. Orban. Trójkąt Orbana, czyli ta jego eskapada, która miała miejsce od 2 lipca do 8, czyli Kijów, Moskwa, Pekin. Do Kijowa najpierw Orban się udał, co ciekawe, limuzyną, samochodem, a nie tak jak pozostali przywódcy Zachodu, pociągiem. I tutaj, co ciekawe, można odnieść wrażenie, że pojechał on nie tyle negocjować jakieś tutaj korzyści dla Węgrów, prawda? No bo tutaj wydawało się, że dla niego głównym zadaniem powinna być jakaś walka o jakieś koncesje dla swojego państwa, jakaś walka o koncesje dla mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, a tu okazuje się, że nie. Okazuje się, że prawdopodobnie głównym powodem wycieczki Orbana była próba skłonienia Zełenskiego do zawarcia jednostronnego rozejmu z Rosjanami. Znaczy w sytuacji, w której tylko Ukraińcy przestają strzelać, a potem czekamy na to, co zrobią Rosjanie. Takie, no coś ciekawego takiego. Dobry plan, tak. My już to omawialiśmy. Ja gdzieś czytałem plotkę, że nie wsadzono go do pociągu, tylko jechał limuzyną, że go ukraińskie koleje nie chciały przewieźć, żeby nie miał gdzieś jakiejś tam informacji o tych przejazdach, czy coś takiego, jak to jest zorganizowane? Okay. Możliwe. A inna wersja była taka, że on sam nie chciał. Okej, okay. Dobra. Czy to nie ufał Ukraińcom, czy co? Ale w każdym razie to jest taka ciekawostka, że nagle się okazuje, że on tam przyjeżdża jako rozjemca. Potem, 3 dni później, 5 lipca, jest już w Moskwie, gdzie wcześniej właśnie był minister spraw zagranicznych Siarto. No, nawiasem mówiąc, postać niezwykle toksyczna dla Ukraińców. No i tam wyglądało to tak, jakby Orban zdawał relacje Putinowi. Z tego, co mi się udało osiągnąć. I wyglądało to bardziej na to, jakby Orban był ministrem spraw zagranicznych Rosji w tym wszystkim. Mhm. No trochę taką funkcję ma w tym momencie, no trzeba przyznać. Ale Ukraińcy zauważyli jedną ciekawą rzecz, że trochę to wyglądało tak, jakby Putin olał tą inicjatywę Orbana. Może przez to, że ona się okazała nieskuteczna. Wyglądało to troszeczkę tak, jakby no, Rosjanie byli mocno niezadowoleni staraniami pana Wiktora. No i później mamy 8 lipca, gdzie Orban leci do Pekinu, tam się spotyka z Xi, i tam właśnie też ogłasza, że tutaj on dąży do tego, aby nastał pokój. Z kolei zdał relację z rozmowy z Putinem. Dokładnie, więc tutaj dochodzi do takiej ciekawej sytuacji, gdzie ten trójkącik ma koniec swojej drogi w Pekinie i wyglądało to tak, jakby Orban był nawet nie tyle marionetką w rękach Rosjan, jakby to być wykonawcą woli Rosjan, ale bardziej był swego rodzaju instrumentem w rękach Pekinu, Chińczyków. I może jest w tym trochę racji, biorąc pod uwagę pewnego rodzaju niezadowolenie Rosjan, bo tutaj też możemy spekulować, czy to wynikało z tego, że się nie udało nakłonić Zełenskiego, czy to z tego, że w ogóle Orban tutaj podejmuje się jakichś działań i to jeszcze prawdopodobnie bez konsultacji z Moskwą. Bo ponoć ta cała eskapada do Kijowa, ta wizyta i nieoczekiwane rozmowy pokojowe z Zełenskim, ponoć to nie było tak do końca skonsultowane z Rosjanami. Także to jest też bardzo ciekawa kwestia. Wiesz co, no później z tego co kojarzę, to Orban poleciał do Stanów i spotkał się z Trumpem też. Tak, 12 lipca. Więc ten trójkąt się rozszerzył na czworokąt, można powiedzieć. Tak. No wiesz, w tydzień odwiedził liderów w tym momencie 3 bardzo znaczących państw. Tylko po co? Ale to wygląda tak, jakby nikt nie za bardzo chciał tego, co on robił. Znaczy tutaj mogą chcieć Chińczycy.
Bo ja bym się nie zdziwił, gdyby Orban to zrobił, konsultując się z Chińczykami, którym mimo wszystko zależy na tym, aby tam został zawarty jakiś rozejm i to najlepiej w domyśle niekorzystny dla Ukrainy, a więc pozostawiający Rosjanom spory kawał ukraińskiego terytorium, ale też jeżeli chodzi o samego Orbana, bo możemy się zastanawiać, jaka jest jego motywacja. Ukraińcy zwracają uwagę na to, że na jego własnym podwórku troszeczkę mu się usuwa grunt pod nogami. O co chodzi? Okazuje się, że od niedawna Orban ma bardzo groźną opozycję przeciwko sobie. Tą opozycję uosabia taki pan Peter Madiar. To jest polityk, który sam kiedy był blisko orbanowskiego Fideszu. Jego była żona była jedną z tych takich nadziei Orbana na to, że Fidesz będzie rządzić długo. Była promowana na jedną z liderek tej partii. Ale tutaj ostatnie afery, między innymi związane z ułaskawieniem pedofilii, doprowadziły do tego, że Orban traci dwie kobiety liderki, które miały być nadzieją dla jego partii. Bardzo szybko roli znaczenia zaczęła nabierać ta partia stworzona przez Petera Madiara, bo on nagle wyrósł w ciągu kilku tygodni na czołowego przeciwnika Fideszu i samego Orbana. On Orbana bardzo mocno krytykuje. I właśnie w dużej mierze na rzecz jego partii Fidesz stracił w porównaniu do roku 2022 aż 700 tysięcy głosów, 1/4 elektoratu. Okay. A proces ponoć tylko postępuje. Orban potrzebuje też jakiegoś backgroundu nowego dla siebie. I jedną z tych takich nowych ról, mającą w oczach Ukraińców, według Ukraińców, przywrócić mu pozycję i wizerunek, ma być właśnie wizerunek Orbana skutecznego. Gołębia rozjęcy. Pokoju takiego. Dokładnie. Takiego trochę utytego gołąbka, który lata po świecie i walczy o pokój. Dokładnie, ale to musi być skuteczny gołąbek pokoju. Tak, no a ten gołąbek to siedzi na parapecie i się można troszkę powiedzieć za przeproszeniem ten, bo jak widziałeś później na szczycie NATO, to nikt za bardzo z nim nie chciał rozmawiać nawet, wiesz. No wręcz, jest, mu zarzucono i w Unii i w NATO, że on jest tutaj jakimś samozwańczym negocjatorem, że on przekroczył wręcz swoje kompetencje. Tak. To jest też bardzo ciekawe, a takim symbolem, nie wiem, pogardy, zmęczenia Orbanem na Zachodzie, to jest chyba ta fotografia pani Meloni, premier Włoch. Ona się krzywi na jego widok, albo nie wiem, czy to był jakiś taki, wiadomo, no, grymas robiony po to, no, za czymiś plecami. Właśnie takie trochę dziecinne zachowanie, prawda? Robienie jakichś takich min, co ma symbolizować, że no, nie lubimy tego kolegi z klasy. Tak to trochę wyglądało, ale no, nie oszukujmy się. Zachowanie pani Meloni tak naprawdę tylko odzwierciedla tą niechęć do Orbana, jaką przejawia większość liderów zachodnich. No bo z kim tak naprawdę herbatkę może teraz sobie wypić premier Orban? Z premierem Fico? No zaraz, no może sobie z Xi wypić, może sobie wypić z Trumpem, być może... Ale chodzi o rządzących, no to najpierw Orban, najpierw Trump musi wygrać wybory, wiemy, że po ostatnim zamachu jego, przynajmniej w naszych oczach, jego szanse rosną. Ja bym jednak poczekał na jakieś nowe wyniki sondażowe. Też jeszcze nie wiemy, czy ostatecznie nie uda się skłonić Bidena do tego, żeby się odsunął od kampanii. Tak, moim zdaniem w tym momencie Trump kontra Biden, który myli Zełenskiego z Putinem, swoją wiceprezydent myli z Trumpem, ten szczyt NATO pokazał, wiesz, niezbyt dobrą formę Joe Bidena. No i jeżeli, to jest moje zdanie, jeżeli go nie wymienią, no to on nie ma szans na wygraną w tym momencie. Tak. Tutaj to rzeczywiście, no dlatego rosną szanse na to, że spośród liderów Zachodu to niedługo Orban będzie mógł też wypić herbatkę z prezydentem Trumpem. Jest oczywiście taka możliwość. Inna tylko sprawa jest taka, czy ta inicjatywa pokojowa Trumpa będzie skuteczna i czy... Orbana. Przepraszam, Orbana. O widzisz, teraz ja jak Biden się zaczynam.
To też na emeryturę. Myślę o jednym, mówię o drugim. Tak. Ale wracając. Słuchaj, pytanie, czy tworzenie tego wizerunku gołąbka pokoju pomoże Orbanowi na jego własnym podwórku? Ja myślę, że ludzie, którzy są u niego na podwórku, mają pewnie cechę podobną do Polaków, do Amerykanów, że patrzą najpierw na swój własny podwórek, na swoje podwórko. Własne podwórko, na swój własny portfel, na swoją lodówkę. A na Węgrzech sytuacja gospodarcza nie jest najlepsza. Więc tu też plus jeszcze właśnie taki ostracyzm zachodnich liderów. Nie wiem, czy Węgrzy chcą się utożsamiać z Rosją. Nie wiem, jak społeczeństwo rosyjskie, węgierskie na to patrzy. Może no też tam, im to zaczyna uwierać. Wiesz co, mamy tam swego rodzaju na Węgrzech do czynienia z pewnego rodzaju amnezją. Amnezją o tym, co się stało w roku 1956, czyli tą sowiecką interwencją, krwawą nawiasem mówiąc, to zduszenie w zarodku tej próby demokratycznych zmian na Węgrzech, kiedy trwała zimna wojna. Orban nie chce pamiętać o tych wydarzeniach i mam wrażenie, że większa część społeczeństwa węgierskiego też ma z tym problem, chociaż zobaczymy. Możliwe, że to się będzie zmieniać, bo tutaj też wiele zależy od tego, jak Peter Madiar będzie to rozgrywać. I tutaj a propos Madiara zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo Ukraińcy bardzo mocno to dostrzegli i zaczęli to kolportować w mediach. Peter Madiar przyjechał po Orbanie do Kijowa i jego postawa była zupełnie inna. On tam deklarował, że w pełni popiera ukraińską wojnę o niepodległość, tą walkę o przetrwanie i nawet poszedł w to miejsce, gdzie jest taka ściana pamięci. Ściana pamięci, gdzie są przyczepione fotografie poległych ukraińskich żołnierzy, gwardzistów narodowych i on tam oddał hołd tym żołnierzom. I tutaj mamy do czynienia właśnie z taką różnicą podejść. Orban tego nie zrobił. Orban tego nie zrobił, a zamiast tego nagle wyskoczył, nawet nieoczekiwanie dla samego Zełenskiego, tutaj z jakimiś propozycjami rozejmu pokojowymi, prawda, nawet nie grał o jakieś sprawy węgierskie, na co się Ukraińcy przygotowywali wtedy. A tutaj przyjeżdża przedstawiciel opozycji i prezentuje zupełnie inną postawę. I pytanie też, czy Ukraińcy w jakiś sposób nie będą chcieli rezonować tego, zwłaszcza jeżeli Madiar będzie tutaj też postulować pewne koncesje dla Węgrów, na przykład zakarpackich, ale co ciekawe, czy Ukraińcy nie będą chcieli to rozgrywać tego w taki sposób, że oni się na przykład zgodzą na pewne postulaty, jeżeli będzie je wygłaszał Madiar, ale nie będą chcieli zrobić tego samego, jeżeli będzie się dopominać tego Orban, bo im może bardziej zależeć na tym, żeby mieć w Budapeszcie bardziej racjonalnego, obliczalnego sąsiada. Wiesz, to jest marzenie każdego chyba rządu, mieć bardziej obliczalnych sąsiadów. My jako Polska niestety jesteśmy w takim miejscu, że no, mamy nieobliczalnych sąsiadów. Mamy Rosję, mamy Białoruś, nie wiemy co będzie na Ukrainie, więc jest jak jest, a dla Ukrainy też ważne jest, żeby te Węgry zamienić na bardziej takie stonowane, bardziej prozachodnie. Bardzo się Węgrom dziwię, bo są w NATO, są w Unii, więc można powiedzieć złapały za nogi, wiesz, Boga, złapały ten los na loterii. Można na tym budować raz bezpieczeństwo militarne, dwa bezpieczeństwo gospodarcze. A chcą to zaorać, to znaczy Orban i jego ekipa, no bo tu ewidentnie grają na zmniejszenie swojej roli na świecie w tej kwestii. No chyba, że rzeczywiście postawili kartę dobrze
i będą z tego beneficjentem kiedyś. No ale to gra w bank troszeczkę w ich zachowaniu. Dobra, to był ostatni materiał. Dziękuję Ci, Marku, za przygotowanie tego. Drodzy widzowie, proszę zadajcie pytanie w komentarzach, jeżeli czegoś Marek nie dopowiedział, jeżeli macie jakieś własne opinie, to też prosimy o komentarze. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to prosimy o wciśnięcie klawisza subskrypcję. Jest to bezpłatnie. Spotykamy się z Markiem co tydzień o godzinie 17 we wtorki. W opisie pod filmem jest również link do Patronite'a, tam jest zakładka CEP Ukraina. Jeżeli chcecie wspierać konkretnie ten materiał, to możecie to zrobić, dziękując Markowi w ten sposób za pracę. Wszystko z mojej strony. Z mojej również. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Zapraszamy do subskrybowania kanału oraz polecania tych materiałów znajomym. Trzymajcie się, cześć.